Bardzo się cieszymy, że Poczta Polska zdecydowała się wydać te znaczki. Ich oficjalne takie wydanie będzie 13 sierpnia w czasie wyboru czempionów w ramach Narodowego Czempionatu Koni, w ramach tych uroczystości oficjalnych związanych także z obchodami 200-letniej rocznicy. Jest przewidziany przejazd pocztyliona w stroju z XVIII wieku, no i uroczyste wydanie, jak gdyby otwarcie tej serii znaczków, na której rzeczywiście znalazły się najlepsze konie w tej historii. Takie legendy Janowa jak Doskonała Bandola, jej syn Bandos, czy też Klacz Algeria, Etruria, ale również konie bardziej współczesne, platynowe czempionki świata, Pianissima, Pinga, czy też Pogrom, który aktualnie jest naszym reproduktorem, był trójkoronowany w Stanach Zjednoczonych. To chyba bardzo takie unikatowe wydawnictwo. Były wcześniej jakieś już? Wcześniej też były znaczki z wizerunkiem Arabów wyhodowanych w Janowie, ale to było oczywiście znacznie wcześniej, ponieważ no była już kiedyś rocznica 150 i kolejne. Natomiast ta jest wyjątkowa i w związku z tym te najlepsze konie, które się zapisały w historii Janowa, są tutaj uwiecznione. Je normalnie będzie można kupować. Naturalnie tak, będzie specjalne stoisko Poczty Polskiej, oprócz tego będzie wydany specjalny folder w języku polskim i angielskim o stadninie, a więc bardzo tutaj dziękujemy Poczcie Polskiej, że zdecydowała się na taki gest w naszą stronę.